Przed sekundą rozmawialiśmy o tym, że jesteś zmarnowana, chyba sporo zdrowia kosztowały was te dwa spotkania z Atomem. No na pewno. Emocji było co niemiara i to na pewno spowodowało, że jesteśmy wszystkie bardzo zmęczone, przede wszystkim wiadomo fizycznie, ale i mentalnie. W tym wtorkowym spotkaniu Atom wyjął taki set na pograniczu snu, można powiedzieć. Dzisiaj z kolei role się odwróciły. To wy w drugiej partii wyciągnęłyście set, którym przegrywałyście nawet, zdaje się, 8 punktami. No tak, wrócę jeszcze do tego wczorajszego meczu i tego trzeciego seta, bo my też na początku zdecydowanie tego seta przegrywałyśmy, doprowadziłyśmy do remisu i później wyszłyśmy na prowadzenie i nie udało nam się, tak jak wspomniałeś, wygrać tego seta. Dzisiaj znowu pokazałyśmy olbrzymią naszą siłę. Naprawdę z dużej opresji udało nam się wyjść w tym drugim secie. Wczoraj w trakcie konferencji prasowej trener mówił, że blok był kluczową sprawą w tym wczorajszym spotkaniu. Dzisiaj nie powiedział, co było kluczowe, więc dzisiaj niech powie Mariola. Oj, nie wiem, tutaj chyba każdy element był ważny. Sopot postawił na bardzo ostrą zagrywkę. Wydaje mi się, że to jest ich największy atut i jeżeli chcą z nami wygrać, to muszą bardzo ryzykować w tym elemencie. Były różne problemy z przyjęciem, później jakoś to się ustabilizowało. Myślę, że nasz blok i obrona funkcjonuje bardzo dobrze, co pokazują statystyki Sopotu, który wydaje mi się, że się męczy przy naszym bloku. Była taka umowa, że za każde zwycięstwo w Szczecinie każdy dodatkowy dzień wolnego, bo dwa zwycięstwa, dwa dni wolnego. Nie było żadnej takiej umowy, ale bardzo się cieszymy, bo właśnie teraz będziemy miały dwa dni na regenerację i żeby z powrotem wrócić do tej dobrej pracy, którą robimy. Misja Sopot to takie dopięcie ostatniego guzika, czy myślisz, że tam może być znacznie trudniej jak w Azoty Arenie? Wydaje mi się, że będzie na pewno bardzo ciężki mecz. Zawsze tam mecze kończyły się tiebreakiem. Tak jak wspomniałam wcześniej, na pewno postawią na mocną zagrywkę, jeszcze atut ich sali, więc będzie ciężko, ale mam nadzieję, że uda nam się wywieźć ten złoty medal w pierwszym meczu, po pierwszym meczu już.